Dziennik pokładowy Camino Primitivo, dzień 11. Dzisiaj droga z Boente do Pedrusa. 28 km i przewyższeń ponad 560 metrów. Cała trasa zajęła nam lekko ponad 7 godzin. Na trasie jest coraz więcej ludzi. Coraz więcej ludzi z szlaku francuskiego, z Norte, z Primitivo. Już nawet ludzie przestają się nawzajem pozdrawiać, bo jest ich tak dużo. Poza tym jest dużo alberg po drodze, dużo barów, nie mówię o restauracjach, kafeterie, w których można cokolwiek zjeść. Zaczyna robić się bardzo głośno. Nawet jest tak, że koszy na śmieci, beczek na śmieci jest w lesie coraz więcej. Pierwsza alberga municypalna w Pedruso za 10 euro. Bardzo duża alberga. Pod prysznicem gorąca woda, pralki, suszarki, dużych gabarytów, także można dużo rzeczy wyprać. No w kuchni standardowo, tylko kuchenki mikrofalowe, no ale to standard w Galicji. Natomiast w Pedruso można kupić pamiątki dla najbliższych. Te same, które można kupić w Santiago, tylko że w niższej cenie. Jest bardzo dużo restauracji. No generalnie jak tak patrzę, to jest bardzo dużo ludzi. I bardzo dużo ludzi w starszym, w średnim wieku, może tak. Nie wiem, może to już po sezonie jest już chłodniej. Rano mieliśmy jakieś 8-9 stopni, także ubrałem czapkę i rękawiczki, więc było już chłodno. Jesień tutaj czasami jest dużo cieplejsza, a teraz jakoś tak wyszło. Przed nami jutro ostatni etap do Santiago. Będziemy starali się być wcześniej, po to, żeby być gdzieś przed południem jeszcze w Santiago. Cała piątka. No i w planach mamy tak, żeby zjeść wspólnie jeden taki dobry, pożegnalny posiłek. Zostaje jeszcze dwa dni Santiago, także trochę tutaj czasu jeszcze będę. Natomiast no, część z nich się już będzie rozjeżdżała, także zobaczymy, jak to będzie dalej. No żal trochę kończyć, bo to była fajna przygoda. Spotkałem bardzo dużo ciekawych ludzi, pewnie o tym jeszcze będę mówił. Na ten moment szykujemy się do kolacji. Dla wszystkich, Buen Camino, albo jak to woli, Ultra.